8 września wchodzi w życie bardzo obszerna nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Z naszego punktu widzenia szczególnie interesujące i nie pozostające bez wpływu na pracę komornika są zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Z punktu widzenia wierzycieli ma skrócić się czas prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zwiększyć jego skuteczność. Natomiast dłużnikom z całą pewnością będzie trudniej ukryć się z majątkiem, ale w przepisach nie zapomniano również o prawach gwarancyjnych dla stron postępowania, w tym również dla dłużników. Zafunkcjonuje już elektroniczne zajęcie rachunku bankowego, które spowoduje, że egzekucja będzie dokonywana sprawniej, a przez to będzie trwała krócej. Również mamy nadzieję, że poprawi skuteczność postępowania egzekucyjnego, ale oprócz sprawności, skuteczności przewidziano też przepisy o ograniczeniu egzekucji z rachunku bankowego. Dłużnik będzie mógł liczyć na to, że będzie dysponował kwotą wolną od zajęcia w wysokości około w tej chwili 1400 zł. Dotychczas niestety po wyczerpaniu się kwoty wolnej całość podlegała zajęciu przez komornika. A więc z tego punktu widzenia przepisy są korzystne dla dłużników. Jest to krok w dobrą stronę. Była to zmiana oczekiwana. Nie wszystkie propozycje, które były przedstawiane w toku prac, znalazły się w ostatecznej wersji projektu. Niemniej jednak całość oceniamy pozytywnie. Bez wątpienia potrzebne są dalsze prace nad usprawnieniem procedury, a przede wszystkim nad zmianą jej modelu, ale to wymaga już w zasadzie rozpoczęcia prac nad nowym kodeksem, który będzie regulował postępowanie egzekucyjne.